Tylko masz wiedzieć wtedy. Wyluzuj się najbardziej jak możesz. Przyjdź tu i nas przekonaj. Ale nie zastanawiaj się nad tym. Ta Michalina na TikToku powiedziała, że boi się odkurzania. Kurwa. Jak tu przyjdziesz i powiesz. Od ciebie to zależy, Michał, dobra? Tak. Dzięki. Okay. O. Teraz jesteś trochę spokojniejszy? Teraz tak, teraz się uspokoiłem. Widzisz? To tak, spróbuj to utrzymać, dobra? No. Dawaj, Dominik. Dominik, tu nie ma co dużo gadać ze względu na to, że wygrałeś dzisiejszy odcinek. Działy się rzeczy ekstremalne w związku z twoim ciałem, bo zamarzałeś w cudzysłowie. To cały czas pamiętałeś, że ty prowadzisz odcinek, a nie jesteś gdzieś tam w tle tego wszystkiego. Po przejeździe z tobą nie żałowałem, że wskazałem właśnie ciebie. Wszyscy wiemy, że startowałeś tutaj z Wyszyn. O, jakby ktoś był cwany w tym Genzi, to by napisał, czego się boisz najbardziej. Że Freeze da mi 100 tysięcy. Freeze, daj mu to 100 tysięcy. Ojej, jak się boję. Ale przezwyciężę ten strach. Jakby ktoś był cwany, to by rozkwitnił. Czego poziomu. I dlatego ja będę od ciebie więcej oczekiwał. Pamiętasz, co mówiłem wam wszystkim na początku? Cały ten program i osoby, z którymi chcemy współpracować, to mają być osoby, które będą występować przed kamerą w związku z jakąś naszą ramą, którą sobie wymyśliliśmy. I jest ona raczej skierowana w bardzo szerokie grono odbiorców, takie, że najmłodsi również mogą to oglądać. U ciebie przez pierwsze 3 minuty to drugie słowo słyszałem przekleństwo. I ty jesteś akurat osobą, od której bym wymagał, żeby pamiętać o tym, co my nagrywamy i dla kogo to nagrywamy. Duży minus i tak jak mówię, wszystko, co powiedział Kamil, jest prawdą. Ale ty jesteś już na tym poziomie. Ty już jesteś dla starszaków. No to wychodzi. Że od ciebie będziemy wymagali więcej. To zgadzam się z wami i mam tą świadomość, że muszę na tym... A to jest robiony content dla zuchów. Popracować i po prostu to wdrożę teraz. Będę nad tym się skupiał bardziej, tak jak mówicie, i dzięki za kolejną radę. Ja w to wierzę w ogóle. Ja w to wierzę, nie? Patrzę na niego i mu wierzę, że on tak zrobi. Że to nie jest takie pierdzielenie dla nas, tylko serio. Słuchaj, no dzisiaj nie jesteś zagrożony, mało tego, wygrywasz odcinek. Zaraz za Wiktorią. Sandra Danilewska. Słabo z twojej strony, że mówisz to samo co Zebo. A to nie wiem, Zebo już zdążył nagrać odcinek o tym? Powiem ci, wierz mi lub nie, ale naprawdę ja nie oglądam Zebo regularnie. Czasem oglądam jakiś odcinek, jak mnie zainteresuje jakaś sprawa, ale jego odcinków z twoje 5 minut nie oglądałem. Nawet kurwa nie spodziewałem się, że on już nagrał odcinek o tym odcinku. Natomiast nie wiem, czy wiesz, ale na przykład może dojść do sytuacji, że dwoje ludzi ma takie samo zdanie na dany temat. Wiesz? I to nie znaczy, że ktoś obejrzał czyjś film i kopiuje jego. Już miałem oto dramę, kurwa, z w ogóle Poland chyba, nie? Że oni też mnie oskarżyli, że od nich ściągnąłem argumenty. Nie? Jasne. To? Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękujemy wam wszystkim. Dzięki. Co? Zebo dostał wcześniej odcinek? Jak? Może trochę byłem obrażony, no bo jednak uważałem, że no nie zasługiwałem na to, ale było bardziej niczego. I na klasyce tak powiedziałem, nie? Oni mi mówili, że ja byłem obrażony, że ode mnie cały dzień było czuć, że jestem obrażony. Mimo, że byłem obrażony od godziny jakiejś, nie wiem, 17, kiedy się dowiedziałem jakby, że teraz idę... Ten? ...gdzie moje zadanie. Witamy ślicznie, ostatnią już grupę. Kogoś chcecie sobie tutaj wziąć fajnego? Fajnego? No to chodź, Pola. A, wyczułam sarkazm. Nie. A właśnie, że nie. Co tak, negatywnie do tego podchodzisz? Nie, no, nie, nie. Przyzwyczajenie. Zrobiłaś coś, co do tej pory ja widziałem tylko raz w programie Twoje 5 minut, czyli zrobiłaś content, mimo tego, że nie wykonałaś zadania. Gratulacje. Także to było bardzo fajne. Ja na koniec. Ty na koniec? Tak. Ja sobie ją, wiesz... Pola, aha, to jest moja ulubienica, no. Uważam, że masz rzeczywiście bardzo charakterystyczną i specyficzną uradę i rzeczywiście to będzie fajny aspekt wizualny dla odbiorców. Moim zdaniem to jest w cenie.
i że to jest duży plus twój jako twój. Jak już weszłam do tej wody, to ja nigdy w życiu... To była najbardziej stresująca sytuacja w moim życiu. Ale i tak bardzo duży plus za to, że w ogóle to zrobiłaś. Miałam wrażenie, że siedzę tam 40 minut. I w ogóle nie pomyślałam o tym, żeby mówić wtedy do kamery. Jak tu wychodziłaś, to mówię, Jezu, w końcu mam dla niej. Ale ty dzisiaj byłaś ludzka, taka miła, taka fajna, a przerywasz gościowi. Znaczy, dasz sobie przerwać. Opowiadasz coś, on ci przerywa, żeby coś ci powiedzieć, a ty nie zauważasz tego. Musisz nad tym popracować, laska. Okej. Okay. Serio, nie zauważyłaś tego. Ja też to zauważyłem, ale to może wynikać, że masz inny charakter. Tak, z tym mam duży... Freeze dał Zebowi 4 dni wcześniej, bo Zebo gdzieś pojechał i nie mógł nagrać. I Zebo też powiedział, że boi się dostać 100 tysięcy złotych i że Freeze mu dał. A może... Wow. Co to oznacza, widzowie? Ja wiem to, ale kurwa. Teraz będą jakieś teorie na TikToku. Duży problem, to w ogóle zauważyłam, właśnie że... też się wyda... No git. Uczysz się. Uczysz się szybko. Mały plusik zostaje na tej wadze naszej, także jesteś bezpieczna dzisiaj. Pora. Super, dzięki bardzo. Dzięki. A powiedz tak ładnie, dzięki bardzo, a nie dzięki bardzo. Dzięki bardzo. No widzisz? On nic nie wie. A co jest? A przecież miło powiedziałam. Nie, powiedziałaś, dzięki bardzo, weźcie ci dziękuję wam. Nie widzisz? Ale w ogóle tak nie było, widziałam, dziękuję. Ale widzisz? Tak odbierają to ludzie. Dobra, dziękuję serdecznie. O, teraz powiedziałaś... Kurwa, pozwólcie ludziom być sobą, no jeżeli ma taki styl, to niech zachowa ten swój styl. Teraz będą mi zmieniać styl mówienia. Bo ten im się wydaje toksyczny. Ja tam jestem za tym, żeby kurwa ludzie byli sobą i albo się nadajesz, albo się nie nadajesz. A takie kształtowanie, zmień siebie, udawaj kogoś, kim nie jesteś, mów inaczej, żeby widzowie to odebrali tak. Nie. Aż to jak prezenterka radiowa. Podoba mi się dzisiaj ten panel. Fajnie jest. Więc dawajcie radkę. No i zepsuł. No wszystko. I zepsułeś teraz panel. Był wąż wielki jak. Dookoła tego powinna być taka. Boże Maria, przestań już, bo ci dam bana. Kurwa, jakaś typiara spamuje, albo Mariusz jakiś, nie wiem, że zauważ, że Budda nie potrafi spojrzeć na Olka. SOS, 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 SOS. Czyżby homofob? SOS, SOS, SOS. Kurwa, ludzie. Ja pierdolę, to do mojej Staśko z takimi zarzutami mądrymi. To nie do mnie, tak. Do mnie nie. Akcja, że wszyscy powinni być wpatrzeni w monitor, nie? Miałeś zajęty atrybut do tego, żeby twój vlog był najbardziej interesujący ze wszystkich. Miałeś wielkiego węża, stary. Naprawdę był wielki. Naprawdę był wielki. I gigantyczny, długi też był. Mogłeś ciągnąć... Mogłeś ciągnąć dookoła tego content. Po czasie zrozumiałem, że faktycznie jakby to nie jest mój ten case'ik, nie? Gdzieś tutaj. Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o cały, wiesz, ten program, o grupę naszą i tak dalej, no kurde, sam to czujesz, to tak, nie są twoi tak, ludzie. Tak, no jakby... Kospi, witamy wśród wilków, au. Zdarzyłem to poczuć, nie? Serio. No, powinieneś sobie podziałać w świecie, który ty sobie wybierasz, a nie który my wybieramy dla ciebie. To znaczy tak nie, ja się zgadzam oczywiście, że jakby no nie pasuje tutaj moim zdaniem też, nie? Znaczy zgadzasz się z tym, więc no, bo tak, się tak z tym nie, ja to czuję, serio, nie? Od samego początku wjechałeś tu z buta, czyli w tym wszystkim ty jesteś jeszcze mega odważny, jesteś ziomkiem, który spakował się, uznał, że jest dobry w piłę, poleciał do Stanów Zjednoczonych, nie ma tam totalnie nikogo, wszystko po kolei ci się udało. Problemem były pieniądze już teraz, tak? No tak, tak. Pieniądze na to, ale na tym YouTubie są teraz pieniądze. Ale no. Ogólnie też zarąbiście, że tu byłem, wiesz... Jeszcze tu jesteś. Znaczy, nie. Jakby... Jak ja patrzę na tablicę zagrożonych, to nie wiem, czy ty się nie prześlizgniesz dalej. No. Bo tobie brakuje środków, tak? No tak. No a skąd weźmiesz pieniądze? No będę musiał troszkę tutaj popracować, nie? W Polsce. I ile ci jest potrzebne tych pieniędzy? Zależy, jakie stypendium dostanę, bo muszę się od początku starać, wiesz, ja tam wtedy jak byłem, to rzuciłem, nie, tą szkołę. Ej, kurwa, ci ludzie na życie są jebnięci, nie? Teraz spamują tym SOS, SOS. Jak chcecie, potrzebujecie pomocy, udajcie się do specjalisty. Kurwa. SOS. No słuchaj, a co, ty chcesz zainwestować? Czy umiesz rzucić z rękawa na zasadzie, mam pomysł na nagrywanie w Stanach, pieniądze są potrzebne mi na to, a rząd wielkości to. Sprawa wygląda tak, że głównie kasa jest potrzebna na opłacenie szkoły tam. A ile teraz... kosztuje akurat tamta szkoła?
ta moja, no 37 koła dolarów na rok. Mhm. Ale ja dostałem stypendium takie, że musiałem tam zabulić 7. Julia, witamy wśród wilków, au! Okay. Czyli dostajesz 37 tysięcy dolarów i co dalej? No ja bym wiesz, na przykład moim zdaniem nie jest tak mega dużo potrzebne do tego. Da się wybić z jakiegoś filmu, jak się robi telefonikiem nawet, ale się ogarnia tak montaż, nie, coś. Nie o to pyta. Dobra, dobra, nie, no, jak content ja bym chciał poprowadzić, żebym pokazywał, jak to wygląda jako student, nie? Tam, jako nawet vlogi i gdzieś tam dołączyć do tego ten kejsik tak. Piłki nożnej. Na razie zostawmy to. Jesteś zagrożony oczywiście. Git. Git. Dzięki. Powiem ci radość, że doje do pieca. Ja cię pytałem, bo mi się Stany podobają. Aha. Jakbyś wyleciał z programu, żeby nie wjeżdżać chłopakom w paradę, to bym wysłuchał cię w kwestii zainwestowania. Po prostu wyłożenia, nie wiem, 50 tysięcy dolarów na przykład. Może ci się uda, może nie. Albo stracę, albo nie stracę. I jakbyś mi to sprzedał i swój pomysł, to nie byłoby żadnego problemu. Podpowiadałem. Ale strasznie koślawo to wszystko. Tak, no sorry. Więc widocznie nie jesteś gotowy jeszcze teraz. No tak. Ale zobaczymy. Dobra, no. Może Łukasz, chodź do nas. Fajnie z tą pracą z kamerą, ale moim zdaniem właśnie to nie jest ekspresja YouTube'owa w ogóle, nie? Pod wodą było rzeczywiście bardzo dobrze i tam przede wszystkim ta gra z kamerą była świetna, nie? Ale ciężko było zobaczyć też twoją twarz pod wodą, ale przy robakach no właśnie, kurde, no mało tego wyrazu twarzy takiego, ale nie? Trochę niekomfortowo się czułem przez... Dobra, robi się dziwnie, bo się nic nie popłakał już jakiś czas. A będę miał jeszcze okazję kiedyś? Może się przejechać? Prawdopodobnie nie. Haha! Dobrze! Dziękuję panu. Do widzenia. Do no, nie zobaczę. Jesteś bezpieczny, no. A tak na zupełnie poważnie, to prawdopodobnie nie, ale jeżeli kiedyś przypadek złączy całe, wiesz, przestrzeń... Montażyści z tą muzyką sobie nie radzą. Światoprzestrzeń w ten sposób, że gdzieś tam będziesz, to nie mam nic przeciwko, zawsze jak się da, to wożę widzów i znajomych. Ale to będzie już wycięte, bo już poszedłeś, wiesz. Też nie chcę wyjść nie na takiego to chama, nie, na tym filmie. Wstawcie to lepiej. To powiedz, żeby to wytniemy całość może. No, całość wytniemy go. W ogóle. Ciebie. Jak nie chcesz być hamem. Kurde, strasznie bym tak... Ja czasem mam takie, żeby ci tak odbić tą piłkę, a mi już jest głupio po prostu, nie? No co będziesz starszego obrażał? Jesteś stary, no właśnie. I teraz ja powinienem mieć do ciebie trochę szacunku, a nie mam go za wiele. Dobrze. Natalia, zapraszamy. To jest pierwsza osoba, do której się nie mam do czego przyczepić. Kiedy dowiedziałaś się o pająkach, byłaś przestraszona bardzo. To było prawdziwe. Dobra, ej, ten odcinek chyba najgorszy jest. Mi się wydaje, że jest tendencja spadkowa ogólnie, bo ja tutaj odleciałem teraz na chwilę. Tak totalnie. Że jak nie na live, ja bym tego nie obejrzał. Przerzucajcie. Kamil, ty byś się dostał. No. I ta muzyka, kurwa, to jest taka jak z jakiej... Się wyszli do pokoju zwierzeń i wrócili, jak zawołamy, dobra? On był zagrożony? To. Ten nie zagrożony. Był, ale rzuciliśmy go za tego, co przeszedł dalej. Nie ma za co, Katku. Słuchajcie, to, co się tu wydarzyło, świadczy tylko o tym, że los zawsze jest w waszych rękach, albo to Kamila głównie. Jedno wystąpienie tutaj może zmienić losy, jeżeli mielibyśmy was wyrzucić. Michał, ty dzisiaj miałeś odpaść. I jeżeli ci się uda przetrwać to, bo będzie bardzo trudno ci jutro, bo często jest tak, że osoba, która przechodzi na farcie i tak poddaje się następnego dnia. Ty musisz tu jutro wrócić i się nie? Żebyśmy po prostu mogli wyrzucić, wiesz, tam chodzimy. Witamy naszych finalistów. Ciekawe, czy to jest zbieg okoliczności, że wszyscy są na czarno. Nikt jeszcze nie odkrył, że przechodzisz po prostu, jak nie wrzucisz się na czarno tutaj. Olek. To, co dzisiaj zobaczyliśmy, to był najgorszy... A skurwa, jakieś pianino. Twój obraz, jaki mogliśmy zobaczyć, to była największa obawa, którą mieliśmy. I dzisiaj zawiodłeś. Wszystko to, co było zagrożeniem dla nas, się dzisiaj wydarzyło. W tak krótkim czasie. Ja cały czas czuję, że byłeś, Olek, dzisiaj zły. Za to, że musisz tutaj być. Formuła taka tego programu jest, jaka jest. Wiecie, że to już nie jest początek programu, ale jeden dzień nie przesądzi o twoim losie. Dlatego przejdziesz dalej. Przejdziesz dalej, ale zrób mi to jeszcze raz, a będę pierwszy, który kopnie cię w dupę. Dobrze. I dziękuję. Dzięki.
Więc zawiodłem się sobą. Bo wiem, że to jest ogromna szansa i bardzo nie chcę jej zmarnować. Jestem strasznie sobą zawiedziony, bo wiem, że teraz będę na świeczniku. I każdy mój błąd będzie wytykany. Cofnij. Ja i tak się już cofam w rozwoju oglądając to, więc nie będę cofał. Bardzo mi przykro. Obejrzyjcie sobie sami, jeżeli wam przeszkadza to, że trochę przewinąłem. Dwa razy bardziej niż dotychczas. Taką podjąłem decyzję i biorę jej konsekwencje na klatę, nie? Żeby ominął jakiś ciekawy dialog. Jakoś kurwa sobie dam radę dalej w życiu, myślę. Ale masz też coś, na czym możesz pracować. No, wiem, że dałem ci się dupę. Kasia, gdybym oglądał ten film, to... Co on powiedział? Brzydko powiedział. Niech pani nam powie, jak się pani odnajduje w warunkach naszej nowej, polskiej, kapitalistycznej gospodarki? Jak pani zarabia na życie? Daję. Co pani daje? Daję dupy. Straciłbym zainteresowanie tym projektem w tym momencie, ze względu na to, że było gadane. Słuchaj, skąd jesteś? I tak nic ja z tego nie wyszło. Po co straciłem na to te 5-7 minut oglądania, jeżeli nic z tego nie wyszło? I tak jak mówię, w ogóle nie mnie oceniać twój lęk dotyczący ryb. Odpadasz czy zostajesz? Klimat. A, to coś leci, kurwa. Wodę, mogę się kąpać, mogę się opalać. Dziewczyny ładne też tu przychodzą. Dziewczyny też tu ładne przychodzą, ładnie się z nimi rozmawia. Ile tak no jak można. No zawsze jestem. Co tydzień jestem tu prawie, że. Ile godzin leżysz na słońcu? No. Niekiedy pół godziny, niekiedy godzinę. Zależy jak słońce opala. A masz jakieś takie rady dla tych, którzy chcą się opalić, żeby mieć taki ładny kolor? No. Najlepiej to bym poproponował olejek do opalania, taki przeciw. Udrażniają skór, bo... Ja uważam, że to udawane jest, nie? Kiedyś się wierzyło w te filmiki. Zostajesz. Pozdrawiam Milkę. Chciałabym zostać, ale... Ale jak myślisz, odpadasz czy zostajesz? Jak ty czujesz, Kasiu? Odpadasz czy zostajesz? Wiedząc to, co ja mam w głowie... Tak czy nie? Uważam, że zostaję. Ja bym zostawił Alistara, bo on dostał bufa teraz chyba. Tak mi się teraz czytałem, tak. No i słusznie uważasz. Dzięki, Miłosz. Teraz to łzy szczęścia. Trochę czułam inaczej. Zapytam was wszystkich, dlaczego powinniśmy zdecydować się na to, żebyście zostali w programie? Ogólnie uważam, że powinnam zostać, no bo daję tu dużo rozrywki, mi się wydaje właśnie dla widzów, że jestem tą barwną osobą jedną. Ja nie wiem, kurwa, nie. Ja nie wiem, czy się zgodzę. Musiałbym przemyśleć to. Ale dobra. Mateusz, witamy wśród wilków. Au. Jeśli miałbym wybierać między tą trójką, no to okej, ona przynajmniej jest jakaś, nie? Nie, że jakaś bardzo charakterystyczna, ale jako tako. Bo tych to nawet, jakbym miał powiedzieć, co oni robili w odcinku, tego nie pamiętam. A, że powiedział jakieś słowo, tak? Tego to nie pamiętam, co dzisiaj robił, a ona udawała chujowo, że się boi. Ją zapamiętałem. Z chujowych rzeczy, ale zapamiętałem. Uważam, że się tu nadaje i powinnam tu być. I kurde, wiem, że mam kilka wad, ale one są słodkie jednak. Że no kurde, jestem zakręcona, ale to dobrze. Radek? Znaczy, no nie pasuje po prostu tutaj do tego kontenciku. On się poddał, ten gość, to pewnie odpadnie teraz. Tego programu. I nie chciałbym po prostu zajmować też miejsca innym, którzy... A, czyli on odchodzi honorowo. Bardziej pasują, nie? Jak zostać? No nie, nie, ale ja po prostu nie? Mówię, nie? Tak, takie... Najpierw, że się nie nadaje, nawet nie potrafi powiedzieć, dlaczego ma nie odpaść. Dobra. Znaczy, to nie jest tak, że on nie potrafi powiedzieć, tylko on po prostu już nie chce, kurwa. Postał się na was. Tak, Kaspar, ty? Wszystko, co umiem, nauczyłem się tutaj. I jeżeli wydaje mi się, że mam najmocniejszą psychikę ze wszystkich uczestników. Ja. Kurwa. Jak ty to stwierdziłeś? To może z Polą pogadasz, albo... Przejdę już do decyzji.
z czwartego odcinka twoje 5 minut odpada. Radek, to nie jest zaskoczenie. I Michał. No jestem zaskoczona. Kasper, ty zostajesz. Dziękuję. Michalina, zgasłaś nam, wiesz? Przestałaś być sobą, tą Michaliną... Przestałaś być sobą. Ciekawe dlaczego. Może dlatego, że uczyliśmy was przez 3 odcinki, żebyście nie byli sobą. Jakie to pojebane tu jest wszystko. Która wjechała z buta do nas. No i jest jeszcze jedna ważna rzecz, czyli dużo osób cię wskazało jako osobę konfliktową i że nie wyobrażają sobie z tobą, aby w tym programie dalej być. Michalina, no to co ty powiedziałaś tutaj, ja się z tym zgadzam. Ty jesteś mega fajna, mega zabawna, tylko nie myślisz jak influencer. Nie masz instynktów jak influencer. Zwracałem ci wielokrotnie uwagę. Instynkty jak influencer? A ciekawe jakie to są instynkty influencera. Jakie to mogą być instynkty? Bo na przykład jest fototaksja ujemna, nie? Na przykład występuje u zająca, że jak zając widzi światło, to odskakuje od niego. To jest, jakby była fototaksja dodatnia, to on by do światła. Ale to jest ujemna, więc on odskakuje. Więc jak są dwa światła reflektory w samochodzie, to zając skacze, tu jest znowu natężenie większe światła, odskakuje i czasem robi taki, laguje go, nie? Że skacze pomiędzy światłami i dopiero ucieka gdzieś w rów, nie? Bo to jest instynkt. Fototaksja ujemna. Człowiek przejawia na przykład geotropotaksję ujemną również. W sensie, że stoi w przeciwnym kierunku jego głowa jest do środka Ziemi, nie? Bo jakby miał geotropotaksję dodatnią, no to byśmy, szanowni państwo, ryli głową po ziemi. A że jest geotropotaksja ujemna, no to Sylwuś dobry jest z instynktu. A? Jeszcze się ze studiów pamięta co nieco. Na te rzeczy i... Ale jakie są instynkty influencera, to powiem wam, że mimo, że 10 lat jestem w branży, nie wiem. Nie nauczyłaś się na tych błędach. Moim zdaniem to jest tutaj najważniejsze. Ja będę chciał współpracować z osobami, które się szybko uczą, bo wiem, że cokolwiek będą chciały, po prostu szybko do tego dojdą w życiu, nie? Być może akurat w tej części... Gadam jak Korwin, no tak się składa, że Korwin akurat jest jednym z moich uczniów. I wam nawet mogę pokazać dowody, szanowni państwo. Korwin Wardenga. Szkoliłem tego polityka dawno, dawno temu. O, czekajcie. O, czekajcie, gdzie to było? O, może tutaj? O, szkoliłem go na przykład techniki Kamehameha. Wiele lat temu na Pyrkonie. To jeszcze byłem młody. Tobie to nie przychodzi z taką łatwością, nie? Bo wiesz, nie znam ciebie. Dzięki, Tomasz. Nie można się teraz śmiać już z ruchów atawistycznych. Też na co dzień. Może uczysz się innych rzeczy bardzo szybko, ale... Według mnie masz duży problem z własną wartością. To jest jak gdyby powód, dla którego to ty sprzedałaś, Micha. Dla którego to ty powiedziałeś. Witam was, Zebolka. Kuzynka Zebo, tylko on pewnie mnie nie pamięta. Jak braliście z rybakami... O rybach i tak dalej. Ponieważ kiedy masz jakąś przewagę, coś, żeby ktoś cię polubił, masz jakąś informację, to chcesz ją powiedzieć pierwsza, żeby ludzie cię lubili, że ty im to przyniosłeś. Grand House 200 zł za pościelenie łóżka jest u mnie na live. My polubiliśmy cię, nie znając cię. Jesteś wspaniałą osobą. Dziękuję. I może gdyby ta rywalizacja tutaj dookoła ciebie nie była taka mocna, to zaszłabyś o wiele dalej. Ale oni są mocni, dobrze o tym wiesz, nie? Wiem. Radek, no wiadomo, nie? To jest tak. To, że ty tu jesteś, w ogóle to jest takie jaja. Zobacz, jak blisko było. To tak, Pola na pewno się wysuwa na prowadzenie, to od początku wiadomo. Boxer w ogóle powiedział, że wygrała. Te bliźniaczki są ciekawe, ale to bardziej dlatego, że są bardzo cringe'owe. A jak już jesteś wyjątkowo cringe'owy, to przyciągniesz. Więc one są na pewno też, przykuwają jakąś uwagę. Ten Oliwier ostatnio zgasł, mam wrażenie. Reszty grzechów nie pamiętam. Alistar, ale według mnie to jednak ona gdzieś tam odpadnie po drodze.
No i tak jakoś średnio, nie? Byłeś kontraktu. Jak nie wiele brakowało. No, ale jednak, jednak dostał go Michał. Zwątpiłeś się, nie? No tak, wiesz, tak. Tak może miał być, wiesz, też nie chcę zabierać już innym szansy, nie? No ale stary, niezłą propozycję dostałeś. No ale czy myślisz, że starzy twórcy, którzy przez lata zbierali widzów, są poirytowani, że jest tyle nowych, którzy nagrywają shorty? Mnie na przykład to jebie. Ale Freeza trzeba pochwalić, bo on fajnie wykorzystuje shorty jako trailery nowego odcinka. Jako zajawkę, nie? I to jest akurat fajne, że zobacz, jak ja bym na przykład kręcił kanał, odcinek komentarii, to bym wypuszczał takie shorty zajawiające i że nie wiadomo o kim odcinek, nie? Ale tu już jakieś by było, o kurwa, Wardenka w lesie, o. I już by wzbudzało jakieś emocje, więc to może być fajne, żeby było większe oczekiwanie na odcinek. On chyba wrzuca właśnie shorty promujące przyszły odcinek. I to jest fajne wykorzystanie shortów. Większość shortów to jest gówno, to trzeba przyznać na YouTubie, ale to tak samo jak TikToki, nie? Pamiętajcie, że wyświetlają wam się TikToki i uważacie, że one są gówniane, ale one i tak są już wybrane przez algorytm. A ile jest takich odpadów, które się nikomu nie wyświetlają na TikToku, nie? Tak samo jest z shortami na YouTubie, jest pełno takich odpadów. I na YouTubie jest także w ogóle takie wyjątkowo chujowe shorty i tak się wybijają. Sprawdźmy na przykład kartę shorty. A to akurat fajne. Ale, bo to pioseneczka, ale to dostanę zaraz roszczenie za nią. Z pioseneczkami tak jest. Wejdźmy na kartę. Kiedyś była taka karta na czasie, jest. Co my tutaj mamy? Boże. Tutaj to jakiś wycinek z filmu. Kurwa, nie siedziałem przez 24 godziny. Ja pierdolę. Ja kiedyś zrobię właśnie... znaczy nie, że zrobię, bo zaraz będą newsy, że Wardenga powiedział, że zrobi, a nie zrobił. Być może kiedyś, jak mi się zachce, to... A może mi się nie zachce, no to będę robił taki content właśnie prześmiewczy. Że wybiorę najgorsze, kurwa, najbardziej chujowe pomysły i będę do nich dorabiał najbardziej chujowe miniatury i będę robił właśnie z tego content. Bo tak już pomysł, nie siedziałem przez 24 godziny, nie? Wydaje się mega dziwnym pomysłem. Najdroższa pizza kontra reklamy na TikTok. O, blowek, zobaczmy. Albo nie. Every gear does this. Short. You could bet that never gotta swing that. If you're best chance, I'll be the rubber band. You'll be the match, I'll be a few. Boom. Miałem tutaj już żart nawiązujący trochę do właśnie te twoje 5 minut, ale nie powiem go, bo zaraz, znaczy, bo teraz się pośmiejemy, nie? Ale za chwilę, kurwa, kilka dni i zostanę oskarżony przez na przykład jakąś lewicową aktywistkę, więc nie będę nic mówił. No dobra, ale co to jest? O co chodzi z tym shortem? Dziewczyny być jak? Wkłada pieniążek. Be- 700 tysięcy polubień. Kupy. Ale ja kupy, kurde, nie pomyślałem o tym nagle, wiesz? Ja, nie, no ja wiem, że tak musiało być, wiesz, co chodzi. Tutaj mały ten. Teraz do mnie to nie dociera, że to Karol Freeza, ale to zakrzyma mnie. No dzięki, Karol, nie? Arek nas poprosił, czy możemy cię wyłączyć z programu, to bo miał to. Zakaz rozmawiania z uczestnikami. Wszystko jasne. Fajna przygoda, fajna historia. No i powodzonka. Koniec. 5 złotych. No dobra. A ja mówiłem, Karolinka, że ja nie mam many. No dobrze, jak macie... Ja po okosu...